jak przystało na nagą prawdę, a właściwie historię o ranie, to dopowiem, że powiesz, że to banalne, tak? Że to wiadomo przecież, że jest taka granica, która jest autentyczna, a potem są dodatkowe jakieś rzeczy, tak jak to odzież i tak dalej. I że o czym tu mowa? Przecież ty to wszystko wiesz. Tylko właśnie jak ty to wiesz, to ja tak zauważam, że niektórzy to sobie na przykład zdejmują część skóry. Albo próbują odrąbać rękę. Ścinają włosy, brodę, bo mówią, że to jest coś, co... Okej, okay, nie mówię, że to ma być, że to trzeba zostawić, że to musisz wyglądać tak jak ja i wszyscy powinniśmy być brodatymi, długowłosymi hipisami. Możemy być zupełnie różni, bez przesady, aż tak daleko nie idziemy w tym. Ale sama to uświadomienie sobie tej ramy właśnie i próba dojścia do oryginalnej nagości daje nam nagości w myślach, nagości w relacjach. Właściwie to jest miejsce prawdy. Właśnie, jakbyś chciał się zastanowić, co to jest prawda, to jest właśnie w tym miejscu, w tej nagości, to jest prawda. Wszystko mniej i wszystko więcej jest jakimś, wiesz, no, coś tu nie tak jest. Znaczy, może nie tak, to też jest tak, ale to jest już forma, którą ty sobie rozwijasz i którą możesz się bawić oczywiście, to jest wszystko ekstra. Ale najpierw prawda, a potem sobie coś dodasz. A jak zechcesz, to nawet sobie możesz tu coś obciąć, wiesz. Jajko czy coś tam. Co chcesz? Włosy.